Dzień dobry, wstaję rano, a tu proszę bardzo, śniadanko czeka na blacie. No nie powiem, rzadko to się zdarza. Zazwyczaj po prostu Mateusz wstaje bardzo rano do pracy, kiedy ja jeszcze śpię. A jak mamy jakiś dzień wolny, więc albo bądź jakiś luźniejszy dzień, to po prostu zazwyczaj ja robię śniadania. A to dzisiaj taka miła niespodzianka, także bardzo dziękuję. Biorę się zaraz za jedzenie, tylko zrobię kawkę. Zaczynamy ten dzień. I hear you laughing, and I see you smile. You know that you're my everything. Dzień dobry kochani, witam w kolejnym filmie na moim kanale, ale dzisiaj mam super poranek, dużo energii, ogólnie pogoda nie dopisuje, bo patrzę przez okno i posłuchajcie, jest tak wietrznie, nie ma słoneczka, drzewa latają na lewo i na prawo, po prostu beznadziejnie, ale to nic, zjadłam śniadanko, wypiłam sobie kawkę i jadę zaraz po Emilkę, przyjedziemy tutaj, napijemy się jeszcze na spokojnie na pewno drugiej kawki i jedziemy do Warszawy, taki jest plan. Ja jeszcze muszę się ogarnąć, bo ogólnie kobiety mnie na pewno zrozumieją, poszłam spać w mokrych włosach, no i ogólnie mam puch, więc muszę sobie wyprostować je, ogarnąć Oliwierka i wtedy dopiero pojedziemy. Życzę Wam miłego dnia i miłego oglądania. Przed chwilą Mateusz przyszedł na chwilkę, bo czegoś zapomniał i zobaczcie, co mi przyniósł. Tulipany! Boże, jak wiosennie. Tu już naprawdę wspaniale, bo zbliża się wiosna. Tulipanki oczywiście przepiękne, uwielbiam w ogóle biały kolor, także super, bardzo, bardzo dziękuję, zaraz wstawię je do wazonu, chociaż nie wiem, czy w ogóle mam jakikolwiek wazon, bo już mamy tyle kwiatów w domu na ten moment, zaraz muszę coś ogarnąć. Life of the party, as you dance around. No i tutaj proszę bardzo, przepiękne tulipanki, przepiękne goździki. Te goździki po prostu kocham, bo one tak długo stoją, one potrafią ponad 2 tygodnie stać i nic się z nimi nie dzieje. Także naprawdę goździki są przecudowne. Tutaj mamy takie przepiękne małe bukieciki i róże, które dostałam na walentynki. Cudownie. Idzie gwiazda. Hejo! Czekaj, zabiorę te wody. Hej! Ogarnięte wszystko? Zobaczcie, jaka bratowa przywozi szarloteczkę. Kawa jest. Przyniosłam Emilce właśnie albumy ze zdjęciami i zobaczcie, jakie zdjęcia, jacy byliśmy młodzi, kiedy to było, z 6 lat temu, wow. Ogólnie to jest taki duży album A4, może ciut nawet większy, na 500 sztuk zdjęć, z tego co pamiętam. Tak fajnie powspominać. O, i zobaczcie, to jest najpiękniejsze po prostu. Porobiłam zdjęcia USG i sobie to wywołałam. Tutaj maluszek miał 6 mm chyba i już biło serduszko. Zobaczcie, tutaj są stopy jego. Tutaj rączki. Ale będzie pamiątka, naprawdę. Ale będzie pamiątka. Cudownie. Tutaj mam kilka fotoksiążek, akurat złapałam 3 pierwsze, ale mam ich więcej ciut. To akurat jak byliśmy na Mazurach, ale też fajna sprawa w ogóle sobie zaprojektować, tak jak chcemy, taką właśnie fotoksiążkę. Super pamiątka, naprawdę. Tu z naszego ślubu, znaczy z sesji zdjęciowej chyba. Tak, kochanie? Nie, 5 lat, posłuchajcie, mija w tym roku. Ale super. Musimy usiąść sobie i pooglądać wszystkie te zdjęcia. A tu z sesji ciążowej. Te
też zrobiłam taką fotoksiążkę i jeszcze sesji noworodkowej. A, jaki słodziak! 2 tygodnie miał. Cudownie. Minut jazdy i dziecko śpi. Słodziak. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj są płatne parki, a tu wszędzie teraz masz chyba płatny parking, co? A jak w weekendy? A tu? Ale to płatne. No ale tu wszędzie masz płatne. You always find a way to... Dobra, my już jesteśmy na nowym świecie i w sumie nie powiedziałam, gdzie jedziemy, gdzie przyjechałyśmy. Przyjechałyśmy do manufaktury cukierków, tak to się nazywa? Tak, dokładnie chyba tak. Będziemy robić ogólnie dzisiaj własne lizaki. Tak, to jest i kreatywne dla nas, ale przede wszystkim dla dzieci, bo będzie Oliwierek i będzie jeszcze jeden chłopaczek, także będą mieli mega radochę, mam nadzieję. No i tak, znalazłyśmy miejsce parkingowe. O dziwo, 2 razy krążyłyśmy, tak. ale jest. Także wychodzimy. Uciekamy, robić i lecimy. Lizaki. Tak jest. Dojechaliśmy, wiesz? Tak? Chodź, kochany. Ciocia Ania już tam czeka, wiesz? Z Tymonkiem. Dzień dobry, Oli. Jak się spało? Dobrze. Jak się spało? Dobrze, ale krótko. Jestem. O, nie w sosie się. Zły humorek, ale może zaraz się rozkręcisz, co? Mamusia musiała obudzić, tak, Oliwierka? No, ale zobaczysz, jak tam będzie kolorowo. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Hope keeps on breaking on the kitchen floor. I want more than this. I'm not good at being nice to me. Always something else I wanna be. Every time it's different than before, I get torn from it. Ooh, I got knocked down again. Ooh. Słuchajcie, to nie tylko tak, że to tylko dzieci, bo my również oczywiście będziemy robić lizaczki. Jak się podoba? Jest super, czekam na zrobienie swojego lizaka. No właśnie. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że tego nie zepsujesz. Co ty wybrać, bo tam były do wyboru kółeczko, kwiatuszek, tak, ślimak, kwiatuszek. No właśnie, super, naprawdę super. Takich monstery. A no, ale to już by było trudniejsze. No, a tu tyle dzieciaczków jest, to wiesz. Emilka robi. Emilka, co ty robisz? Kwiatuszka też. I co ty dostałeś? Pokaż! Sam zrobiłeś tego lizaczka. Otworzę. Przepięknie. I jeszcze dyplom małego cukiernika. Pięknie. Gratulacje! Ciocia dostała! Co? Smakuje ci? Time turned out to be a thing that burned.
mieliśmy już te warsztaty cukrowe, czy jak to się nazywa? Mamy małego dyplomę. Cukiernika. Mamy dyplomę. Mamy lizaczki. Tak jest. I lecimy dalej. Pionę chcę. Oli, zrobisz pionę? Super! Dobra, uciekamy, pa, pa! Dobra, frytki. Ketchup. I co chcesz, jabłuszka czy mus? No to mus. To jest życie. Dzisiaj fast food, no ale cóż, co? Idziemy, tak, windą? Drzwi otwierają się. I szukamy. O matko, ile tu jest gier. Przyszłam po grę, wiedza to potęga, bo chcemy dzisiaj wieczorem sobie pograć. Dobra, mam. No to dzisiaj wieczór będzie ciekawy. Mam nadzieję, że mnie widać, bo ogólnie jestem w samochodzie i jest już dosyć ciemno. Emilka skoczyła na chwilę do sklepu, ale już właśnie idzie. Właśnie chciałam... Ta-dam! To jest 18+. No właśnie, tak do dzisiejszej gry, którą kupiłyśmy, a nie pokażę, bo akurat mam jako podstawkę pod aparat, ale tak właśnie chciałam chwilę poopowiadać, jak było w tej manufakturze, bo tego nie powiedziałyśmy. Tam trwało to ile? 40 minut? Coś około 45, to 45 minut i to bardzo się opłacało, naprawdę. Bilecik kosztował 23 zł na osobę, a tak naprawdę jak wyszłyśmy, bo tam ogólnie jest taki sklep, gdzie można kupić mnóstwo tych lizaczków, to taki lizaczek kosztował około 30 zł, a nawet więcej. Tak, nawet do 40-50, a tutaj... Tak, także możliwość kupienia takiego biletu za 24 czy 3 zł, w ogóle te warsztaty całe i zrobienie samemu lizaka, no to mega się opłaca. I jeszcze dostaje się tego lizaka, co się zrobiło, i jeszcze się dostaje dyplom. Także super naprawdę sprawa. Fajnie dla dzieciaczków, może Oliwier był jeszcze tak troszeczkę za mały, chociaż to i tak go interesowało. Tak, i tak był zainteresowany cały czas tym, co pani wykonywała w ogóle na blacie. Tak, i... tak, poczekaj, bo ciebie nie było, więc może tak. Już tutaj się troszeczkę... O, więc no. Oliwier był zaciekawiony? W sumie tak. I też był zainteresowany tym, jak budował tego lizaka, robił go, tak, kształtował. Tak. Zresztą nagrałaś coś, to ja sama nawet jeszcze tego nie widziałam. Także ogólnie jesteśmy bardzo zadowolone. Super bardzo. Było. To jest na wieczór, to jest na wieczór. Dobra, jedziemy do domu. Pięknie. To będzie dopiero pięknie, a już jest pięknie. No, dużo pracy jeszcze tutaj przed nami. No, ale powolutku jakoś się zrobi. Dobrze, że mamy bardzo blisko w ogóle budowę. To jest taka wygoda, posłuchajcie. Bo jak budowaliśmy ten pierwszy dom, to rzeczywiście kawałek było do jazdy. A teraz tutaj bliziutko, także super. W każdej chwili można przyjść. I to jest duża wygoda. Później, nie wiem, może zrobię jakiś taki film, opowiem wam troszeczkę o tej budowie, opowiem wam troszeczkę, co zamierzamy teraz robić, co mamy w planach. Ale to jak będzie jakaś pogoda lepsza, będzie widniej. No teraz chłopaki tylko zamontowali w salonie w sumie światło, ale jak się idzie już do pomieszczeń, to niestety już jest ciemno. A jest dużo do pokazania, bo chałupka jest dosyć spora. Tu na przykład mamy sypialnię, ale tu kompletnie nic nie widać. Też z dużym przeszkleniem. W ogóle zobaczcie, że ja jestem w sypialni, a widać to okno w ogóle w salonie. Miejsce przygotowujemy pod schody i pod wyłaz na ten na strych. A nie chcemy tych takich z Leroy czy tam Zobi, one są bardzo, bardzo strome. A ogólnie my mamy dwa poddasze, bo tak jak ktoś jest na bieżąco na naszym kanale, to widział, że mamy jakby trzy bryły i w tej jednej bryle i w trzeciej bryle mamy poddasze. Bo tutaj, gdzie ja jestem...
to mamy otwartą przestrzeń i to jest ta druga bryła, gdzie jest właśnie salon, kuchnia, jadalnia i tu mamy do jakby sufit do samego, no taką antresolę, o może tak. I w tym jednym właśnie, w tej jednej bryle chcemy zrobić takie porządne schody, które będą wygodne, gdzie będzie można śmiało po prostu zanieść jakieś kartony spore, no po prostu będzie wygodniej, tak? Więc tam mamy sporo miejsca i tam zrobimy ten wyłaz taki dosyć wygodniejszy, a w tej trzeciej bryle po prostu zrobimy standardowy, kupimy jakiś wyłaz w Leroy i to wystarczy. Także ja uciekam do Emilki. Chłopaki, uciekam. Pa! No idę już. Pa! Pa! Taking me over, making me older, making me doubt what I say now. Monsters in my head, yeah they keep on calling. Never ending, till the moment you walked in. You've got this hip. Oli, będziesz grał z ciocią? Okej. Okay. To jest. W ogóle tutaj gubi ostrość, bo jest słabe światło, no ale to nic. Bo właśnie, bo ja zaczęłam, że w ogóle ja nie mówiłam, tak? Bo były walentynki, ja nagrywałam film, ale w sumie nie powiedziałam, jaki ty zrobiłaś prezent dla Roberta. A Emilka tu grubo, grubo poszła po prostu na całość, bo kupiła PlayStation 5. Aż się zarumienie. No, to jest kochana dziewczyna. I FIFA 23 i drugiego pada. No właśnie, także to jest już przyszła żona. Pięknie, przyszła żona jak nic. Ja muszę wam w ogóle pokazać jeszcze jedną rzecz. Ten obraz. Kiedy ty go namalowałaś, Emilka? Z pół roku temu i w ogóle Emilka tak przepięknie rysuje, zobaczcie, a to jest zrobione właśnie, specjalnie odpaliłam twojego Instagrama, a to jest zrobione właśnie, namalowane z tego zdjęcia.